Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina i ruszamy. Tutaj mamy użyć znaku. Cyk. Nowy region, korytarz. Abigail, co ona tu robi? Ale najpierw szytnańce. Co ty tu robisz, kobieto? O, lewituje. Co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czy nie? A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Mes Alvin, nie? A jolo. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Bracie. No, młody ma psychikę z rytm. No dobra. Zajmijmy się sprawami ważniejszymi. Czyli... Gdzie mam tam iść? Poczekaj. Tutaj mam iść. Tu jest chyba gdzieś wyjście jakieś, nie? Ja, tu jest wyjście. No to chodźmy. Patrzymy, co nam powiedzą. Tu niczego już nie ma. Wyjście. Spalić, czytać czarcią kochanicę! O. Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła, podle, zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w jej chacie. Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne! Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić, chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, wiedzielebny? To mutant, odmieniec, wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami wiedźmy. To przez nią zostałem hawekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę wiewiórkom. Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Złoto to nie wszystko. W życiu trzeba mieć zasady. Teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Wiedźminie, podjąłeś decyzję?
Jaka jest twoja wersja, Wielebny? Wiedźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilzę. Mikul zgwałcił Ilzę, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią. W końcu przyzwała bestię. Taka jest prawda. Zamknij się, skurwysynu. To ty przewodzisz tej bandzie łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na was patrzę. Jesteście siebie warci. Jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze! Zabiją nas. Nie bój się. Oto ona, wiedźma plugawa, spalić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wiedźmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie, aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd. Czas zająć się bestią. Oj, panie Gerwant, się zaraz zacznie. Oho. Jest i bestia. Ile? Pierwszy. Jeszcze puszczek wypić muszę. Czekajcie, puszczek jeszcze. Dobra. Wyjmuj ten miecz i grupowy. No nie. Najgorzej. Ta Abigail już padła? Dobrze. No to jedziemy z tobą. Ale na niego szybkie chyba. O Jezu, nie! Szybko, Kyrwant. Ogarnij się. Dobra, trochę trzeba zregenerować żyćko. Widzę, że prawie padłem. Trochę musimy pobiegać. Bo ta już musiała oczywiście paść, nie? Żeby byłoby ciekawiej. A bestia ile mu życia zostało? Niewiele.
Ale musiałem jak idiota wejść oczywiście w ogień, nie? Dalej. Jezu. Dobra. Spokój. Odzyskuję życie na razie. Muszę pobiegać trochę, niestety. Dlaczego? Oj, Gerwant. Oho, już 3 się zrobiły. Dobra. Spokój, jeszcze trochę, chwila. Jeszcze chwila. Tutaj spokojnie jeszcze mamy tej jaskółki na trochę, więc nie będzie problemu. O Jezusie, nie. Dobra. Chwila. Dajcie mi chwilę, bo ja tutaj muszę teraz ogarnąć trochę. Dobrze. Dobrze, ile ci tego życia jeszcze zostało? Dobra. Nie, to trzeba jednak tak zrobić. Dobra. No, straciłem życie, no bo to przez tego psa zasranego. Ale ci się będą rodzić cały czas, to mnie nie ratuje wcale przed niczym. O, Abigail się obudziła, proszę. W końcu. O Jezusie. Pieto, ogarnij się trochę. Znowu. Ile ty masz tego życia jeszcze? Jezu, cała masa. Znowu! Jezu, to jest takie głupie. Lecz, kobieto, lecz. Lecz mnie, kobieto. Ale oni będą się cały czas rodzić, to na to nic nie poradzę. Lecz mnie, kobieto, szybko. O, dziękuję. Oj, że tu. Łajza. Jest! Udało się. Daj mi pozbierać teraz wszystko. Co to? Wieśniaki przyszły. Pomogłeś tej dziwce i to był twój błąd! Jesteś teraz wycieńczony po walce. Nie sądzę. A my skończymy twoje cierpienia! Gień pieprzony, mutancie! Nie sądzę. Na was starczy mi sił. Dokładnie. Na widły go! No i co wy na to? Dobra, ja sobie pozbieram z nich teraz różności. O, patrz ile kurde złota oni mają. O, ten ma glade jeszcze dla mnie. Co jest znowu? Dzięki, Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś.
Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki. Jesteś kochany. Żegnaj. No idź, idź, kobieto, idź. Znajdź sobie coś lepszego do roboty. Ja sobie pozbieram jakieś zęby z nich, czy co oni tam mają. Z bestii chyba wszystko pozbierałem, ale tutaj patrzcie, o. Szczątek to tu jest brud. Wymordowaliśmy całą wioskę, jakby nie patrzeć. Normalka chyba, nie? Cyku myku. Tu jeszcze są szczątki. Ta bestia niby nie trudna, ale tym okiem to dowalała, naprawdę. Dobra, i tyle. Wszystko? Nie, jeszcze jedna. Tutaj. Biały mirt, to sobie od razu wezmę. O, ciało. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Ale ja skurczę się, ale to zbiorę. Bo czemu by nie? Idziemy sobie po Szani. No i w końcu idziemy, wychodzimy z tego podgrodzia. Choć nie powiem, podgrodzie też fajna miejscowa. Bardzo fajna. Krąg wiecznego tułania. Łot prawie. Jest. Zobaczcie, ile tutaj piękności. No dobra. Możemy wracać teraz już. Bestia pokonana. Już nie powinny się te bargesty tutaj pojawiać, więc zobaczymy, czy tak będzie. Bestia już leży, już nie powinna powstać. Tędy. Tam wielki łowczy powie nam. Może chce coś z tych. Bywaj. Aha, to ty pogadali im trochę. Gul. No i pięknie. Jeszcze gula dobiliśmy. Bardzo mi się po to podoba. No ja skurczę ziele, to ja muszę zebrać. Nie ma opcji nawet. Cyk. Gdzieś jeszcze było jaskółcze ziele. No zaś w mieście nie będę miał dużo szans, żeby takie jaskółcze ziele zebrać, więc... Kombalise też bardzo chętnie. To różne mają specyfikacje te rośliny, więc warto wszystko zbierać. Naprawdę. Biały mirt też. Cyk. Cyk. I tu jest jeszcze jaskółcze, proszę. No ja to tak zawsze mam, jak idę i coś zaczynam zbierać, to masakra. Ale dobra, tu zbierzemy ostatnie. O. I wbijamy tutaj. Idziemy po Szani. I wyruszamy. Dosyć tych bojarzy po
podgrodziu. Szani, moja droga. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do Wyzimy. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite, ilu skurwysynów się tu zebrało. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz, skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy, Wyzima czeka. Muszę dotrzeć dobrą procentę do Wyzimy, porozmawiać z Mikulem. A, jeszcze on tam został. To idziemy, no co? Co nam więcej pozostało? Chodź, Ani, chodź. Idziemy stąd. Tu nie ma za czym stać nawet. Czekać, bo to... Idziemy! Gdzie on tutaj jest w ogóle? Mikul, o Jezu. Z tamtej strony totalnie, więc... będzie całe kółeczko zrobić. To zbierzem, to jak już tu jestem, to... idę w tamtą stronę, to... wszystko zbieram jak idzie. Idzie za mną, dobra. I teraz w którą stronę? Cały czas prosto. Dobra, do tej wioski musimy iść. No tam ktoś żywy jeszcze pozostał? Jak tu wszystko prawie zginęło. No ale cóż. Tak to bywa niestety. Rzucali się, no to co miałem? Trzeba było się jakoś bronić, nie? Szani! Chodź. Nawet nie wiem, co mam teraz mówić, szczerze powiedziawszy. Coś bardzo ciekawego macie? Oreny mogę przyjąć chętnie. Z dupy mam 2000 orenów teraz, tak? Jaskółcze ziele. No te jaskółcze ziele to będę miał wrót teraz. No i dobrze, przydadzą się na pewno do alchemii. Do jaskółeczek. No mówię, pusta wioska teraz będzie, tak naprawdę. Sami są sobie winni. Wystarczyło się zastosować do rad Gerwanta, to nie. No dobra, i tutaj w prawo musimy skręcić. Bo tutaj nie przejdziemy. Utopce jeszcze są, ale to z nimi to tam. Biedy. Berberka. Oho. To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. No ja też mam taką nadzieję. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glade. Mikul nas przepuści. Chodźmy. Chodźmy. Ja berberkę sobie tu chciałem zabrać, panie. Geralt, porozmawiaj ze strażnikiem i wynośmy się stąd. No. Mam Glade. Przepuść mnie. Muszę wejść do Wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest przykro. Przepraszam, Wiedźminie! Przeproś Ilzę.
trochę. Panie sierżancie, wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. Tak, pamiętam, Mikul. To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz, dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no, glejt zakonniczy. A ja wrzody na życi, brać go! Skurwysyny. Ciekaw, loszek. Rozdział drugi. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem. Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się. Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje. No właśnie, złodziej. Ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamę kocha, mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk. Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć wyzimiaka? No już, podnoś łapy. Siemko, otwórz celę. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. No i cóż się stało. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia, przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. A, rzućmy. Zobaczymy. Para dwójek. Dwie pary ma. Tyk, tyk, tyk. Jedna dwójka i byśmy byli ustawieni. Jest. No i kuźwa musiał rzucić tą szóstkę. Patrz. Para trójek. Para czwórek. Nie, mam 3 trójki. To dobrze, bardzo dobrze. Karety jakbym zrobił, to byłoby w ogóle już tacy. Jest kareta, proszę bardzo. Się coraz ciekawiej. No i para piątek. Jest. Tylko para piątek, niestety.
Dybę. Ma dwie pary. Nie, tak, ma dwie pary. No to teraz muszę rzucić konkretnie. Nie ma nic. Nie, jest piątka. A to dobrze, trzy piątki mam. On nie ma. Wygrałem. Thank you. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Super. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Super. Bułka z masłem. Ale on niby? No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc ja szczura i będę wolny. Zaczynajmy. Czas umierać! Jeden cios. I obrona. I obrona. I obrona. I obrona. No poszło szybciej niż się spodziewałem. I padł. Pięknie. Bardzo ładnie to wyszło. Pomiot czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Super. Pięści mnie świerzbią. No i dobra. Macie. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Tak jest. Muszę porozmawiać z paserem, u którego znaleziono miecz. Siemko jeszcze da nam miecz. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha, ma te, no, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. No i cyk. Mamy wszystko, ale teraz trzeba iść zakończyć odcinek, no to... Pane utopce.
tu jakiś już mości pan czeka, ale ja tu teraz tak, zakończyłbym odcinek w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie o cenie i widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmaka. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!